No hej, wczoraj byłam głównie na The Ting Tings, byłyśmy pod samymi barierkami i wokalistka The Ting Tings przybiła nam pionę. Tak, tak, trzymała nas za rękę, tak, mnie najdłużej. No i było po prostu super ekstra. Uważam, że jest super wszystko zorganizowane, naprawdę uwielbiam openera i w sumie czuję, że jest tak podobnie jak było rok temu. Chociaż uważam, że rok temu była lepsza biba, bo tylko dlatego, że był mój ulubiony zespół Coldplay i koncert był naprawdę niesamowity i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Tak, na Coldplay było super, oczywiście to jest nasz zespół życia, także rok temu oczywiście było niesamowicie, ale myślę, że ten rok można porównać też do takich imprez, po prostu naprawdę było super, super. Wczoraj było ekstra, mam nadzieję, że dzisiaj będą takie same wrażenia. Tak, na Justice, Bon Iver, można się trochę pobujać, naprawdę, myślę. Roxana Krasty. No ale dobra, przecież wszystko powiedziałaś, co trzeba. No to chyba tyle. Organizacja naprawdę super ekstra. Klimat, ogólnie ludzie są tacy super fajni, także polecamy bardzo. Polecamy wszystkim, jak jeszcze ktoś nie był na openerze, to naprawdę, za rok musicie tu być. Mimo pogody i wszystkiego, naprawdę, da się przeżyć dla tych wrażeń. Koncerty w deszczu są niesamowite po prostu. Po prostu. Heineken Open Air Festival, najlepsza impreza! Fantastycznie. Bardzo nam się podobało. Te koncerty, na które się nastawiłyśmy, czyli Yes I Am i New Order. New Order w ogóle klasa sama w sobie. Super ekstra. A Yes I Am, no to najlepsza impreza, na jakiej byłam ostatnio. Na New Order nie wyrabiałyśmy kondycyjnie. Trochę a tak. Wokalista, który jest starszy od nas jakieś trzy razy wyrabiał, więc tak, naprawdę było rewelacyjnie. Co jeszcze widziałyśmy wczoraj? Widziałyśmy dwa. Na Talent Stage. Dwa, czeskie dwa. Ja bardzo ich lubię, bo ja ich już trzeci raz widziałam w Polsce i są super ekstra. Są szaleni strasznie, ale są tacy zupełnie inni i są fajni. No. Słyszałyśmy też Gogol Bordello. Ale trochę było to takie hardkorowe dla nas za bardzo. Coś jeszcze. I ogólnie dużo się nie zmieniło od zeszłego roku, jak ja byłam. Ty nie byłaś w zeszłym roku, ja więc. W zeszłym roku nie byłam, nie było Diabelskiego Młynu. Pięć razy z rzędu. Tak. W zeszłym roku nie byłam. I jest super. I jest Diabelski Młyn, co mnie bardzo. Więc jak bardzo cieszy. Odzyskasz siły, to pójdziemy tam tak, zapewne oczywiście. I będziemy tam szaleć. Więc jest fantastycznie, dzisiaj idziemy na Bon Iver. Jest Desperados, to w ogóle jest zajebiste, że tak, jest inne piwo niż Heineken. Super. Znaczy wiem, że to nie. Znaczy w sensie, że jest piwo, które smakuje trochę jak piwo bardziej niż tak, to. Tak, bo Heineken jest straszne, dlatego musiałyśmy wnosić inne rzeczy. Nie wiem, można to mówić. Nie mów takich rzeczy. Ale radziłyśmy sobie inaczej, tak. Ale teraz jest Desperados. Teraz jest Desperados, jest dobrze. Tak. Więc tak, dzisiaj idziemy na Bon Ivera. Czy może Silent Disco jest fajne Dry ogólnie the też. River. Dry the River, koniecznie tak musimy zobaczyć. Idziemy Minerals zobaczyć, też tak. Taki polski zespół, mój kolega tam gra. A jutro idziemy na całą masę różnych rzeczy, bardzo więc dużo. Musimy a się rozwoić. A będzie Bon Iver właśnie i będzie zajebiście, no. Tak. Więc jest ogólnie jeszcze jesteś takie trochę zmulone, bo jest taka dziwna pogoda tutaj. Nie wiem, czy to jest koniec świata dzisiaj. Niebo spada na głowę. Niebo spada na głowę, trochę tak mam wrażenie, ale damy radę, tak? Tak, na pewno. No, to tyle. Halo! Okay, we're from England, London, and we've traveled all the way here to Gdansk, all the way from London, for 2 days of driving, and we very much enjoyed it. It was all part of the road trip, and this is all the climax of the road trip, the opener festival. We absolutely love what we've seen so far. He used the word climax. It's absolutely fantastic. Sure, we've enjoyed ourselves very much. Yes, two of us flew here. We're special. We flew in this country, and we got told, yeah. And this is a chicken, right?
So just to say, basically, four of us are chefs, and these two are and the lobster. Lobster, we're going to cook tonight. We'll share it out. You have to press okay? Yeah! Wrażenia dobre, aczkolwiek pogoda była nieciekawa. I do tego jeszcze w Gdyni zabrakło kaloszy do kupienia. I to tyle. No, pierwszy dzień był deszczowy, to trzeba przyznać. Tak. Na szczęście pogodziła. Wypogodziło się bardzo. Najlepiej bawiłyśmy się na koncercie The Think Things. Tak, chociaż Dekis również było wspaniałe. Owszem, no organizacyjnie trochę zawiodło to, że podczas kiedy padało nie było gdzie się schronić, było trochę za mało miejsca dla publiczności. 3 godziny stałyśmy w deszczu. No ale to jakby może na przyszłość organizatorzy lepiej to wymyślą. Heineken Open Air Festival! Lubimy to! I think it's brilliant. It's the first festival I'm real big festival I come to, and I really like it. I like the fact that there are plenty of different stages and, you know, the silent disco and all of these places and shops. It's cool. Come on, it's okay. What do you think? It's not your first it's festival. It's cool. It's really, really cool. People is really nice. Everything is really well organized. The camping is nice. The showers are good. Yeah, it's the first festival I come to with there actually is showers in it. So it's really cool. My opinion? Oh, it's very good so far. I mean, the place is well organized, everything is easy to find. We're just not very lucky with the weather, but hey, I mean, what do you expect? We're the seaside, so. But for the rest, it's all very good. It's all great. Ale mi się też to błoto podobało, bo wiesz, były takie momentami było jak na Glastonbury. Nigdy tam nie byłem, ale można było poczuć też tą legendarną atmosferę innego festiwalu. I to w tym samym miejscu. Sam here for the feast and for all Heineken drinken. We felt very nice. Like in heaven. Like in heaven, yes. And we waiting for justice and other groups and we have a lot of energy. An awesome time. Miasta malo Heineken. Bjork wspaniale. Mi się nie podobała. No tak, no bo ty lubisz skakanie, a tam trzeba było się zamyśleć. Ale potem nadrobiliśmy i nas wywlokła z najlepszego koncertu, mówiąc idziemy do domu, a bawiliśmy się niesamowicie tam. A na czym właśnie się bawiliśmy? Na Think Things to było. I na jakiej scenie? Ostatniej, namiotowej. Aha. W zeszłym roku było o wiele gorzej, bo po prostu padało. Ale ogólnie organizacyjnie zawsze jest to świetna sprawa. No a patrząc takim okiem 4-letniego konesera, mogę powiedzieć, że od 4 lat tu przyjeżdżam i no póki co na razie jeszcze mnie nie zawiedli. Jestem raczej zadowolony. Raczej, to widać. No ba. Heineken Open Air is super! I really like Poland. Everyone is friendly and we had a good time so far. The concert's good and we're looking forward to the next few days. So, yeah, we've been here for 2 days now and we've had quite a lot to drink. So, but no, we love Poland. Poland's cool and cheap for us. We was in Warsaw the other day and there it was very like friendly and a nice place. Clean, tidy, so, and the festival looks to be good, so, some good acts. Yeah! Mamy doświadczenia głównie z zeszłego roku, gdzie organizacja była bardzo fajna. To głównie chodzi o busy, co może być dużym problemem na jakichś takich festiwalach. No, na razie się spodziewamy, że wszystko będzie w porządku. Mów coś. Mówię coś. Tą edycję do roku ubiegłego. Nie, rok temu nie było. Rok temu nie było mgły, tyle na razie można powiedzieć. Pogoda, nie? Tak, bo rok temu się nam trafił
jedyny dzień słoneczny, bo też byliśmy na jeden dzień niestety tylko. Ej, ej, jo! Ej, ej, jo! Heineken, OPNR, ej, ej, jo! Dobrze. Dobrze. No.